Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 86. odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj nie będzie o bieżących wydarzeniach w NBA, czyli nie będzie o tym, co się działo ostatniej nocy. Nie będę też komentował pierwszych piątek do meczu gwiazd, gdyż o tym było wczoraj. Natomiast chciałem przygotować dla Was taką listę graczy, którzy powinni zostać wymienieni jeszcze w trakcie tego okienka transferowego, czyli w przeciągu najbliższych 2 tygodni. Gracze, którzy z różnych powodów powinni zmienić otoczenie, czy to z powodu tego, że nie grają, czy też z powodu tego, że najzwyczajniej w świecie w obecnym klubie albo komuś blokują miejsce, albo ktoś im blokuje miejsce, albo też po prostu mają już dosyć trochę grania w obecnym środowisku. I właśnie od tego ostatniego punktu zacznę, bo Marc Gasol, mam wrażenie, jest zawodnikiem, który trochę już się dusi w Memphis i to jest przyszła pora na to, żeby wreszcie zmienić otoczenie. Plotki o jego odejściu pojawiają się już od dłuższego czasu, natomiast w tym sezonie rzeczywiście są już bardzo konkretne. Podobnie jak zresztą w stosunku do Mike'a Conley'a. Obaj gracze na początku sezonu prowadzili Memphis do naprawdę dobrych wyników, natomiast w pewnym momencie wszystko się posypało. No i drużyna wygląda na taką, która chce powalczyć o wysokie miejsce w drafcie. No i niestety miejsca dla Conley'a i Gasola w tej drużynie nie ma. To oznacza drugi już koniec grit and grind, bo wiadomo, pierwszy był w momencie, kiedy odchodzili Tony Allen i Zach Randolph. Natomiast teraz skończy się ta era. To zresztą Conley i Gasol to są ostatni gracze, którzy pamiętają jeszcze te finały konferencji, w których Memphis Grizzlies grali i ulegli 0-4 San Antonio Spurs. Jeśli chodzi o Conley'a, chętni są Utah Jazz podobno, którym akurat taki rozgrywający by się przydał. Tutaj w wymianie miałby odejść m.in. Ricky Rubio. Natomiast jeśli chodzi o Gasola, to tu konkretnych drużyn jeszcze nie ma. Natomiast z Gasolem problem jest taki, że mam wrażenie, że jemu się po prostu nie chce za często grać i koncentruje się i mobilizuje tylko i wyłącznie na wybranych przez siebie przeciwników. Ostatnio mu się chciało zagrać przeciwko Charlotte Hornets i mam wrażenie, że to ze względu na to, że po drugiej stronie był jego kumpel z reprezentacji, Willy Hernan Gomez, i nagle Gasol nic tego nizowego potrafił wykręcić triple-double. Więc jak mu się chce, to dalej potrafi i w ten sposób, jeżeli trafiłby do drużyny, która gra o coś, która gra o ósemkę, która gra o miejsce w playoffach, to nie zdziwiłbym się, gdyby Gasol potrafił tam się odnaleźć, pomóc tej drużynie i nagle znowu zacząłby grać na swoim dobrym poziomie. No ale tak jak mówię, to jest już ten moment, kiedy Grizzlies rzeczywiście powinni odciąć się od tego, postawić mocno na Jarena Jacksona Juniora jako swój numer jeden, no i wokół niego budować drużynę na lata. Mój typ jest taki, że w trakcie tego trade deadline obaj nie odejdą, natomiast wydaje mi się, że jeden z nich tak. Nie wiem który, ale mam wrażenie, że jeden wreszcie opuści Memphis Grizzlies i poszuka sobie nowego miejsca. Idąc dalej, przeskoczymy teraz do konferencji wschodniej, do drużyny, która mam wrażenie jest najmniej popularna wśród kibiców w Polsce, czyli Atlanta Hawks. Hawks mają w składzie jednego zawodnika, którego powinien chcieć prawie każdy zespół w NBA. Jest to Dwayne Dedmon, zawodnik, który jeszcze kilka lat temu pałętał się w słabo grających Orlando Magic, grając tam jakieś ogony. Tymczasem krok po kroku budował swoją pozycję, potem trafił do Orlando Magic między innymi, do San Antonio Spurs między innymi, natomiast drugi sezon teraz spędza w Atlanta Hawks i jest graczem idealnym pod nowoczesną koszykówkę NBA, czyli jest środkowym, który dobrze broni, który dobrze blokuje, a w ataku dobrze gra w pick and rollach i rzuca za 3 punkty. Oczywiście nie jest to zawodnik na pierwszą piątkę, tylko taki naprawdę solidny zmiennik, natomiast jest to gracz, którego warto by wymienić, tym bardziej, że Hawks mają trochę tłoku pod koszem, bo jest właśnie Dedmon, jest Alex Len i jest oczywiście John Collins, więc mamy 3 graczy do grania pod koszem, a minut mało. A jeszcze gdzieś tam z tyłu jest Miles Plumlee, który ostatnio przestał dostawać w ogóle minuty, i debiutant Omari Spellman, któremu też przydałoby się na pewno minuty, żeby się rozwijać. A Hawks mogliby za Dedmona dostać naprawdę dobrą ofertę, szczególnie, że Dedmon, tak jak powiedziałem, jest bardzo efektywny.
nie wiem, takim Rockets w obecnej sytuacji, kiedy nie ma Clint'a Capelli, by się bardzo przydał, więc to jest pierwszy przykład z brzegu, który wpada mi do głowy, a takich drużyn myślę, że mogłoby być jeszcze więcej. Idąc dalej, zostańmy może w konferencji wschodniej. Pamiętacie na pewno poprzednie playoffy w wykonaniu Boston Celtics i Terry'ego Rozier'a. Wydaje mi się, że to był najważniejszy zawodnik tej drużyny w poprzednich playoffach. Nie Jason Tatum, nie Jaylen Brown, nie Al Horford, tylko właśnie Terry Rozier, który nagle potrafił z pozycji numer 1 dawać drużynie to, czego się oczekuje od takiego zawodnika. Problem z Rozierem polega w tej chwili na tym, że do zdrowia wrócił Kyrie Irving, że zdrowy jest także Gordon Hayward, że piłkę w rękach chce mieć trochę Marcus Smart, chce ją mieć też Jason Tatum i brakuje tej piłki dla Rozier'a, przez co jego efektywność w grze spadła. Wydaje się, że jego pewność w grze też nie jest na takim poziomie jak chociażby w poprzednich playoffach. Pamiętacie chociażby tą historię z jego pojedynkiem z Ericiem Bledsoe, która była naprawdę czymś, co napędzało rywalizację z Milwaukee Bucks. I na tym Rozier zbudował swoją pewność siebie, a następnie dobre występy. Więc tu szkoda mi Rozier'a, natomiast to wydaje mi się jest ostatni moment, żeby coś w zamian za niego dostać. Bo on co prawda będzie zastrzeżonym wolnym agentem, ale ktoś może chcieć go mocno przepłacić. I wtedy Celtics mogą obejść się smakiem i stwierdzić, że kurde, mamy już tylu dobrych graczy na dosyć wysokich kontraktach. Niedługo będzie trzeba myśleć o nowych umowach dla Jaylena Browna, dla Jasona Tatuma. I z tego względu mogą chcieć po prostu zrezygnować z Rozier'a. Więc jeżeli chcieliby mieć coś w zamian, jeszcze jakieś piki nawet w drafcie, czy coś jak to Danny Ainge lubi kolekcjonować, to jest to chyba dobry moment na to, żeby właśnie powalczyć o coś takiego. Ewentualnie o jakiegoś weterana. A Rozier mógłby być po prostu w innej drużynie graczem, który będzie się rozwijał. Wydaje mi się, że on jako rozgrywający w takich New Orleans Pelicans w miejsce Elfrida Paytona byłby fajny. Oczywiście nie mówię, że Pelicans w tej chwili wymienią Paytona, ale akurat tam on obok Antonego Davisa, obok Drew Holiday'a, wydaje mi się, żeby pasował bardzo, bardzo dobrze. Zostając przy rozgrywających, chciałbym, żeby swoją nową drużynę znalazł Miloš Teodosić. Teodosić wypadł całkowicie z rotacji LA Clippers, w tej chwili nawet nie siada na ławce rezerwowych, natomiast o jego umiejętnościach wszyscy dużo, dużo wiemy. Wiemy, jaką ma, jak widzi wiele rzeczy na parkiecie, jak potrafi być wszechstronny, jeśli chodzi o rozgrywanie, jakie fantastyczne asysty potrafi dawać. W tej chwili nie pamiętam dokładnie tych liczb, ale w poprzednim sezonie, kiedy Teodosić grał, kiedy był zdrowy, to Clippers mieli bilans drużyny, która grała w playoff. Bez niego ten sezon się posypał i dlatego oni nie wyszli do najlepszej ósemki zachodu. Natomiast w tej chwili Teodosić jest daleko w rotacji, bo jest Shai Gilgeous-Alexander, jest Avery Bradley, jest Patrick Beverley z ławki, który ostatnio wszedł nawet do pierwszej piątki, ale to są rozgrywający pierwszego wyboru i Doc Rivers nie widzi minut w ogóle dla Teodosicia, więc czemu nie pozbyć się go? Tym bardziej, że chętni mogą się znaleźć. Drużyn bez rozgrywającego trochę jest. Oczywiście Phoenix Suns to nie jest może ekipa, która potrzebuje w tej chwili tak doświadczonego rozgrywającego, ale Detroit Pistons? Myślę, że oni chętnie przyjęliby takiego gracza, który potrafiłby świetnie grać z Blake'iem Griffinem. Zresztą początek poprzedniego sezonu obaj grali razem w Clippersach, więc też się trochę znają. Więc tutaj widziałbym chociażby miejsce dla Teodosicia, a innych drużyn myślę, że też jakby się tak porządnie zastanowić. Nie wiadomo, co chociażby będzie teraz w Brooklyn Nets, bo kontuzji doznał Spencer Dinwiddie, nie wiadomo jeszcze, jak długo będzie poza grą. A jakby tak przejrzeć, tak jak mówię, kolejne drużyny, to na pewno kilka miejsc by się znalazło. Nie wiem, Dallas Mavericks chociażby po kontuzji JJ'a Barei. Wiedzą, że jeszcze Jalen Brunson nie jest do końca gotowy, żeby regularnie grać dobre zawody. To może właśnie to dosyć jako zmiennik Luki Doncicia. Więc to takie moje propozycje na szybko. A jeśli właśnie mowa o Dallas Mavericks, no to wiadomo, temat, który pojawia się przez ostatnie kilka tygodni, czyli Dennis Smith Jr., który wrócił do gry. W pierwszym meczu po powrocie od razu pomógł drużynie wygrać spotkanie z Clippersami. Natomiast wciąż Smith Jr. to jest zawodnik, który źle wypada statystycznie obok Luki Doncicia. To jest zawodnik, który uczy się na gry bez piłki. Ta nauka wygląda naprawdę solidnie. Takie dwie statystyki, które ostatnio sprawdziłem,
porównaniu do rozgrywek debiutanckich, on poprawił skuteczność za 3 punkty o 5 punktów procentowych, więc to jest naprawdę spory progres. Poprawił się też, jeśli chodzi o obronę. On był jednym z najgorszych obrońców w NBA. Jest taka statystyka Defensive Box Plus Minus, której w poprzednim sezonie miał wskaźnik minus 2,5, czyli jeden z najgorszych w całej lidze. W tej chwili jest na minus 0,5, więc tutaj też postęp jest bardzo, bardzo duży. Ale wydaje się, że Smith Jr. jako tylko strzelec obok Luki Doncicia to trochę marnowanie potencjału i tutaj zdecydowanie mogliby po kogoś ciekawego sięgnąć Mavericks, tym bardziej, że wiadomo już, że Luka Doncic jest graczem, który zapewnia im rozgrywanie, zapewnia im też zdobywanie punktów, więc trzeba by mu dać do gry jeszcze kilku zawodników w typie, powiedzmy, Wesa Matthewsa, czyli dobrze broniących, dobrze rzucających, niekoniecznie potrzebujących piłki w rękach, natomiast potrafiących coś wykreować, kiedy już tą piłkę dostaną, więc nie zdziwiłbym się, gdyby Smith Jr. mimo wszystko zmienił drużynę. Teraz może trochę mniej znane nazwisko, Dragan Bender, zawodnik, na którym Phoenix Suns postawili już kreskę. Jeśli pamiętacie, Bender był wybrany z 4 numerem swojego draftu, a Phoenix Suns nawet nie pozwolili mu doczekać do końca z pełnej 4-letniej debiutanckiej umowy. Zrezygnowali z ostatniego roku i Bender zostanie wolnym agentem najbliższe lato, więc jest opcja na to, żeby w tej chwili wyjąć go z Phoenix, tym bardziej, że Suns chcą podnieść jego wartość rynkową w obliczu kontuzji TJ Warrena i DeAndre Aytona. Bender wszedł do pierwszej piątki i gra w niej dosyć solidnie, rzuca po około 10-12 punktów na niezłej skuteczności i zdecydowanie poprawia swoje statystyki z początku rozgrywek, więc to ewidentnie jest próba podniesienia jego wartości, żeby cokolwiek za niego jeszcze dostać, żeby tak całkowicie na marne ten pik nie poszedł. Więc zobaczymy, czy znajdzie się ktoś chętny, który spróbuje uratować po prostu karierę Bendera, bo jeśli się nie uda, no to droga jest, wydaje się, jasna, Europa i granie tam. Podobny problem, jeśli chodzi o tak wczesny etap swojej kariery, ma Scala Bissier, czyli zawodnik, który zaginął całkowicie w rotacji Sacramento Kings, zawodnik, który stał się ofiarą sukcesu tej drużyny. Natomiast Bissier ma za sobą dwa naprawdę niezłe sezony, jako gracz daleko z ławki. W statystykach w przeliczeniu na 36 minut wygląda to naprawdę nieźle, natomiast Bissier nie dostanie więcej minut w Sacramento Kings i to jest moment na to, żeby go wymienić i znaleźć dla niego kolejną szansę, więc myślę, że drużyna jakaś, która chciałaby potankować, która chciałaby inwestować w jakiegoś gracza przyszłościowego, a jednocześnie miałaby na to minuty, no to mogłaby się po takiego Labissiera schylić i podać mu po prostu pomocną dłoń. Kogo mamy jeszcze na tej mojej liście? Hassan Whiteside. Mam wrażenie, że ten statek odpłynął i to dosyć dawno, natomiast nie wiem do końca na co czeka Pat Riley, bo Bam Adebayo wygląda naprawdę świetnie i żałuję, że nie dostaje więcej minut, tym bardziej, że już to już jest półtora sezonu w NBA i Adebayo od samego początku prawie wyglądał jak gotowy na granie. Natomiast ostatnio hit na tyle się poprawili w swojej grze, że są znowu w ósemce i to trochę broni granie Whiteside'em. Natomiast ja Whiteside'a bym mimo wszystko próbował gdzieś wymienić, gdzieś upchnąć. Problem polega na tym, że nie do końca jest gdzie, bo wiadomo, że Whiteside to jest środkowy w starym stylu i dodatkowo ma bardzo wysoki kontrakt, więc to trochę blokuje jego odejście. Natomiast na wschodzie jest jeszcze jedna drużyna, która moim zdaniem powinna się pozbyć kilku graczy. Natomiast mówię o Washington Wizards. Natomiast od momentu, kiedy kontuzję odniósł John Wall, to Wizards zaczęli grać dużo lepiej. Taki paradoks. I znowu łączyli się do walki o czołową ósemkę. Mówiło się o wymianach Bradleya Beala czy Otto Portera, natomiast wydaje mi się, że to są gracze, którzy powinni być nie do ruszenia, a Wizards powinni chcieć wymienić Johna Walla, bo ten sezon, chociażby właśnie ostatnie tygodnie, pokazały, że bez Walla są w stanie dobrze grać. I to naprawdę dobrze, że Tomas Satorański jako rozgrywający obok Bradleya Beala się sprawdza, bo nie potrzebuje tak dużo piłki, a dobrze też rzuca za 3 punkty, lepiej też rzuca za 3 niż John Wall. Że Otto Porter, jak w momencie, kiedy staje się drugą opcją w ataku, jest zdecydowanie lepszy niż dotychczas. Że Trevor Ariza świetnie się sprawdza w grze
w Wizards, bo coraz lepiej mu to też wychodzi, skuteczność jego idzie w górę. Thomas Bryant świetnie gra jako środkowy, oczywiście nie robi nie wiadomo czego, natomiast spełnia swoją rolę w 100%. Więc jeśli kogokolwiek bym z Wizards oddawał, no to mam tutaj dwóch kandydatów, John Wall i Jan Mahimi. Natomiast wydaje mi się, że Walla nie ruszą, przynajmniej nie teraz, być może w lato. A Mahimiego może nie być chętnych, więc tu jest ten problem. I ostatni gracz, którego mam na liście, zawodnik, który od listopada nie grał, czyli Markel Fultz. Fultz, co do którego wciąż nic do końca nie jest jasne. Nie wiadomo, czy on może grać, czy nie może grać, czy jest zdrowy, czy też nie. Ostatnio wrócił do Filadelfii. Pojawia się nawet na meczach drużyny, natomiast nie ma informacji o tym, czy wróci na parkiet, czy też nie. Nie może to jest ten moment, żeby odszedł, natomiast boję się, że to może być taka historia w przypadku Markela Fultza, jak miała miejsce z Royce'em White'em. Bardzo bym tego nie chciał, bo wiadomo, historia Royce'a White'a skończyła się na dosłownie kilku ogonach w NBA, a później zaczął się szwendać, a to w Kanadzie był, a to we Włoszech i tak naprawdę ta kariera się rozsypała całkowicie. I nie chciałbym, żeby to samo spotkało Markela Fultza, więc to jest może ten moment, żeby wreszcie odszedł. Tym bardziej, że on ma swoje naprawdę dobre strony, bo tak jak poczytałem dzisiaj chociażby na jakichś stronach statystyki, w przeciągu na 36 minut Markel Fultz zalicza prawie 12 wjazdów pod kosz. On nie ma rzutu, ale dalej potrafi świetnie wjeżdżać na koźle. To taki wynik chociażby ma Bradley Beal. A z tych wjazdów trafia ze skutecznością 51,5% z gry. To jest poziom Demara DeRozana, więc są elementy już w tej chwili w grze Fultza, które plasują go wśród najlepszych w NBA, więc czemu nie zaryzykować? Tym bardziej, że wydaje się, że jest to inwestycja w stylu niezbyt wysokie ryzyko, a potencjalny zysk jest naprawdę, naprawdę duży. No bo w końcu, nie bez przypadku, Fultz został wybrany z jedynką w drafcie. To nie jest przypadek Antonego Bennetta. To jest gość, który naprawdę był świetny na uczelni. Okej, to tyle z mojej strony. Zapraszam Was do komentowania, kto Waszym zdaniem powinien trafić na rynek wymian w trakcie tego trade deadline. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Oczywiście samo trade deadline spróbujemy zrobić podcast na żywo, do którego oczywiście Was zapraszam. Natomiast na dzisiaj to byli moi kandydaci do wymian. Dzięki za wysłuchanie, do usłyszenia następnym razem. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.